Dzień dobry, witajcie! Świąteczna aktualizacja zbliża się wielkimi krokami na serwery okrętowe 28 listopada wejdzie. Niestety nie wszystkie atrakcje będą od razu dostępne, ale oczywiście postaram się tutaj omówić całą aktualizację, gdzieś tam z lekko z lekkim humorkiem, lekko sarkastycznie, jak to zawsze przy ja omówieniu aktualizacjach jest, więc zaczynamy od bierzcie swój darmowy okręt. Ład, ład, ładny tytuł Knik bejciarski, ładnie. Ogólnie ekspedycja na biegun północy się kończy. Tak jest od 1 grudnia będziemy mogli wejść i wybrać już swój okręt do listy dołączył z Golden. Do wybrania w sumie tam będzie łącznie 5 ósemek i 5 dziesiątek, w zależności od tego ile misji zrobiliście w międzyczasie, ile uzbieraliście żetonów to będziecie mieli do wyboru jeden konkretny okręt. No i co ciekawe, jeżeli zgarniemy okręt, który już mamy, to w ramach rekompensatu otrzymamy wolny exp. Nie wiem ile tego expa będzie, ale bo wiele bardziej mi się to podoba niż dostanie kredytów, bo wolne jak zawsze będzie można użyć do resetowania gdzieś tam, do wybadania agencji. Nie wiem jeszcze ile go tu będzie, bo nie podano szczegółowo informacji, jak zawsze będą w oddzielnym artykule, no bo po co podawać wszystkie szczegóły w jednym miejscu, prawda? Lepiej poklikać po artykułach. E, tak, czyli od pierwszego będziemy mogli wydać w końcu swoje żetony i wyobraź sobie jeden z pięciu okrętów osiemek jeden z pięciu okrętów dziesiątek, w zależności ile tam uzbieraliście. E, w oczekiwaniu na wejście nowego roku przygotowaliśmy dla was specjalne więc, bla, bla bla bla. Czyli kalendarz anwentowy, port, nowy port, e, który będzie się tam gdzieś ładnie świecił. Walcząc w bitwach, by zdobywać ozdoby świąteczne, gdy Wasza kolekcja świątecznych świeciodełek na choince będzie się zwiększać, odblokowywać będzie się tematyczne nagrody. Przystojenie choinki 10 ozdobami da nam jeden dzień konta premium, jeden stały komuflaż zimowy wstążki, jeden kontener prezydent od Mikołaja. I jeśli uda się Wam zalać wszystkie unikalne ozdoby, zdobyć jeden stały noworoczne noworoczny, niebo, trzy kontenery więcej węgla i flagę przy kominku. Tak jest, będziemy mogli ubierać sobie swoją choinkę i zbierać przy okazji bajery śmery na nią, żeby ją ładnie ubierać, a im, ja im lepiej unikalnie ją ubierzemy, tym jakby troszkę bajerów dostaniemy w postaci premki, jakieś kamo, prezent od Mikołaja, trochę węgla, no i flagę pamiątkową. Kalendarz adwentowy zastąpi nam codzienne logowanie, tak jak na co dzień mogliśmy się logować i zbierać bonusy z codzienności, teraz będzie kalendarz adwentowy, do którego będziemy mogli wejść i odebrać, odebrać coś tam ciekawego. Od 1 grudnia do 25 grudnia będzie taki kalendarz, gdzie będziemy sobie wchodzić, klikać i odbierać odbierać bonusy codzienne, tylko, że jest taka mała uwaga, że one są tylko do 25 grudnia i finałowa nagroda, którą lubię 25 grudnia jest nieco odmienna i można ją odebrać do 31 grudnia. I to jest też jeszcze jedna ważna uwaga, że... Jeżeli zapomnimy jakiegoś dnia, na przykład się zalogować, zalogujemy się, do, powiedzmy 1 grudnia się zalogujemy, odbierzemy, 2 grudnia zapomnimy, to 3 grudnia jak się zalogujemy, będziemy mogli jeszcze odebrać rzeczy z 2 grudnia. Tak, o jeden dzień do tyłu możemy, możemy odebrać rzeczy, ale niestety już o trzeci dzień to ta z 2 grudnia przepadnie. Więc tak naprawdę możemy się logować co drugi dzień i odebrać sobie rzeczy z tego kalendarza adwentowego. Więc jest taki właśnie haczyk, że w razie czego, gdybyśmy jednego dnia nie mogli, zapomnieli, co by się stało, no to drugiego dnia możemy możemy dalej odebrać te rzeczy z kalendarza. Świąteczne nagrody, czyli klasyczne śnieżynki, Czym byłyby święta bez świątecznych nagród? Nie lubimy rozczarować, więc one i będą działać na takich samych zasadach, podczas wydarzeń z naszej z okazji 9 rocznicy. Tak jest. To wszystko to, co było na dziesiątą rocznicę, i ten sam system, gdzie będziemy zbierać bazowe pedeki. W zależności od tego, ile mamy okrętów w porcie, tym więcej możemy zdobyć atestów, czytaj w tym przypadku śnieżynek i zrzucać je z okrętów. Podobnie jak to było na urodzinach. Im większy port, tym szybciej. Czyli ale i tak więcej mam zrzucania. No i koszty kontenerów, to mały kontener jeden atest okolicznościowy, jeden kontener ogromny, to pięć atestów, no i trochę kredytów też za jeden atest. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja, bo za w sumie okręty od niskich tierów dostaniemy węgiel, za ósemki, dziewiątki dostaniemy stal, za, za dziesiątki dostajemy atesty, bo jednym atestie, czyli to samo, co było w tamtym roku, no i za super okręty też dostajemy stali, w sumie tam jest największa ilość stali, którą możemy wyfarmić z Super kontenerów i skrzęty, zmiany w kontenerach od Mikołaja, tu wybaczcie, nie będę się jakoś super bardzo rozgadywał, ale chodzi o to, że klasyczne jak to przed świętami, zmiany w kontenerach, czyli usunięto 23 okręty, a dodano nowo, nowych 18, co daje łącznie 145 okrętów w kontenerach świątecznych, yy, plus do tego wprowadziliśmy nową nagrodę, którą można znajdować się w kontenerach od Mikołaja, kontener złoty prezent, tak, teraz jakby usunięto ten środkowy kontener, ale jak będziemy otwierać kontenery świąteczne, to wewnątrz kontenera świątecznego może być jeszcze один контейнер. Так. Tak, może być. Ten złoty kontener zawierać będzie szereg wartościowych nagród, takie jak punkty barczowcze, stal, unikalne, jednorazowe premie, oczywiście okręty. W sumie kuma 2 wraca, no i dwa nowe, jeden krążownik, jeden TD, w tym ich złote wersje i tu jest w sumie ważna uwaga, że yy, to będą lecieć zwykłe i wersje, które będą miały troszkę sporo mniejszy drop, ale oczywiście szansę na wylosy przedmiotów z tego nie znajdziecie na podlinkowanej stronie. Tu polecam sobie wejść i kliknąć i tam sobie, yy, sobie zobaczyć. W tym roku kontenery od Mikołaja są nowe. Yy. Kontenery są nowe i będą miały własny limit gwarantowanej zawartości, związany z kontenerami z ubiegłego roku. Jakiś czas temu gdzieś to omawiałem już. Bo była jakiś czas temu, nawet w blogu, dodana informacja co usuwają, co dodają, jakie są procenty, co tam co tam mieszałem w kontenerach. No i w sumie nie wygląda to wcale tak źle. Postaram się gdzieś tam podlinkować w, w komentarzu, może pod spodem, żebyście mogli sobie kliknąć. Zresztą w sumie, jak wejdziecie sobie w tego newsa, to jest, będzie będzie opcja: kliknięcia i zobaczenia dokładnie. No i poza tym, jak już wejdą kontenery, kontenery do gry, to tam też w zbrojowni będzie dokładnie, ładnie to rozpisane, co, gdzie, w jakim może być. Tam są w sumie fajnie graficznie to pokazane, a nie przewalanie się przez ścianę przestrzeni tekstu. Efekt zniszczenia przeciwnika, czyli nowe trzy efekty. Napawajcie oczy lawinną, kolej motyli, okolik fajerwerkami. Znajdziecie je w przepustce, wydarzenia i w zbrojowni. Tak, będą dostępne nowe opcje założenia sobie na okręty. Jak będziemy niszczyć okręty, to będą nowe efekty graficzne. Coraz więcej tego dodają. No i widać, że chyba to chyba to żre. Przepustka wydarzenia wschód i zachód. Mamy przepustkę wydarzenia, a w zasadzie to nawet można powiedzieć, że mamy dwie przepustki wydarzenia. Każdy rozdział trwa trzy tygodnie zawiera 25 poziomów i funkcjonuje jako osobna przepustka wydarzenia. Gdy pierwszy rozdział dobiegnie końca, nie będziecie mogli go już wypełnić. Sprawiliśmy, że zarówno codzienne, jak i tygodniowe misje będą prostsze. Umieściliśmy główne nagrody w połowie linii postępu. Cena za odblokowanie drugiej linii postępu jest taka sama jak w poprzednim roku i wynosi tysiąca dolarów za każdą przepustkę wydarzenia. E, tak, w tamtym roku też było, było trochę drożej na święta. Nie w tym roku mamy dwie przepustki, mamy dwie linie e, po trzy tygodnie każda. Pierwszy rozdział zaczyna się 28 listopada, kończy się 19 grudnia, a drugi rozdział zaczyna się 19 i kończy 9 stycznia. Po trzy tygodnie każdy z nich i tak jak w sumie takie Główny e, pierwszy rozdział jest poświęcony Liway i to ta dowódczyni z indywidualnym dobingiem znajduje się na liście nagród pierwszej linii postępu. Uspąściliśmy tam również efekt zniszczenia przeciwnika kalejdoskop motyni, e, to jest to, naszywkę gorliwa badaczka, czyli to. I trochę kontenerów prezentów Mikołaja. Dokładnie to ich 15. No i tam będzie też troszkę tego, tych mniej ważnych nagród w postaci tam pewnie węgla i innych bajerów-śmerów. Druga linia postępu oferuje flagę Zew Przygody, czyli tę flagę, Stały Komentarz na Wschód, czyli ten, kontenery Mikołaja, też 15 sztuk i jeden kontener Ogromny Prezent, no i oczywiście jest jeszcze siódmotierowy okręt premium, Xi, czyli jakoś tak się go wymawia, czyli synop, tylko trochę bardziej azjatycki postaram się, żeby jego recenzja była w, była na kanale, tylko miejcie na no uwagę, że jest jeszcze taka ważna informacja, ten artykuł zdjął NDA z ośmiu okrętów, więc chwilę potrzebuję, żeby chwilę potrzebuję, żeby to ogarnąć i chwilę się zajdzie, zanim ponadrabiam te wszystkie materiały. Niestety nie jestem w stanie tego wszystkiego na raz wypuścić. Drugi rozdział jest poświęcony Olafowi, pierwsza linia daje w sumie bardzo podobne kombo, tylko inne kamo, inna naszywka, inny kapitan, no i też 15 kotarów i to samo jest w sumie po drugiej stronie tylko, że też okręt, też flaga, też inne kamo, a tak to w sumie będzie to bardzo, bardzo podobne do siebie, więc jeżeli chcemy zgarnąć wszystko, no to łącznie musimy wybulić trochę dublonów na święta, yy, więc tak, dwie przepustki, dwie linie, yy, a czy będzie się opłacało, te recenzje tych okrętów postaram się jak najszybciej gdzieś tam na kanał wrzucić Niort i Kalmar w stoczni, czyli w sumie stocznia już stocznie już widzieliście Niort, recenzja tego okrętu już była na kanale. W sumie tak w skrócie to faza budowy kosztuje 3000 doblonów. najtaniej można kupić 5000 dwie fazy, bo tak 20 faz, nie tu, gdzie tu było te fazy. No w każdym razie na 20 faz tu 20 faz, 18 możemy zrobić z z misji, a mamy aktualnie powrót bitw asymetrycznych, więc myślę, że te misje pójdą bardzo szybko do tego gdzieś w środku jest Kalmar piątego tieru niszczyciel europejski no i minimum 5 koła a maksimum no to dwie fazy, czyli po 6 koła, chyba że nie zrobicie nie zrobicie wszystkich misji, no to wtedy trzeba dorzucić troszkę więcej, więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o stocznię, jeżeli chcecie się dowiedzieć czy warto, czy nie warto no to zapraszam do recenzji Niorda jest już nakalane, dalsza część operacji startek Gniew Królowej, czyli dalej klepiamy się na operacjach, jeżeli ktoś będzie miał ochotę chociaż mam wrażenie, że ze względu na to, że weszły na bitwy asymetryczne, w zasadzie to wejdą, to troszkę popularność tych operacji spadnie. No ale w każdym razie jest kolejna operacja i kolejne tam przepustkę, nie przepustkę, tą, tą w sumie pseudo przepustkę tarterekową i dalsze, dalsze startrekowe zabawy są dostępne. Jakby się komuś nudziło na asymetrykach, to będzie sobie mógł pójść na, na, na operację. Detonacja to przeszłość. Już jakiś czas temu zrobiłem materiał, że usuwają całkowicie detonację. Ważne informacje dotyczące usunięcia detonacji. Sygnał, że leczali zostanie usunięty z kryj, zastąpiony przez sygnał, szar Kilo, który zapewni przyzwoitą premię, dodatkowe korzyści dla wszystkich okrętów. A w sumie to będzie to 5% do HP okrętu i 2,5 do HP eskadry. Graczom, którzy posiadają, zostaną wymieniony 1 do 1, czyli po prostu ten sygnał zostanie zastąpiony nowym sygnałem i do. No, i będziemy mieli coraz więcej hp Sygnały zostanie też usunięty z różnych form dystrybucji, misji, bojowych kontenerów i kodów bonusowych. Ulepszenie modyfikacji magazynu 1 zostanie za darmo zdemontowane i usunięte z gry. Tak, jeżeli ktoś miał zamontowane modyfikacje magazynu 1, która tam zmniejszała szansę na detonację, no to zostanie on za darmo zdjęty i dotanie, dostanie pełną rekompensatę w kredytach. Sygnał India, x i, i Julie Whiskey zostaną też zwiększający ryzyko, efekt zostanie usunięty. Czyli tam były sygnały, które zwiększały efekt detonacji o 5 Procent na detonację naszego krętu o 5% zostanie on po prostu usunięty z tych sygnałów. I to i to tyle. Patrole klanowe, czyli nowa aktywność w klanie. Więc wszystkie szczegółowe informacje na temat, jak to się znajdziecie w osobnym artykule. No, oczywiście. W skrócie chodzi o to, że będziemy mogli z naszymi kumplami z klanu wejść do bitwy razem i zagarniać nowe, nowe Bajery śmiery w postaci kredytu, sygnału ropy, węgla lidernego podestali i to kontenerów prawie w dalekie podróże. Takie trochę bitwy morskie, tylko trochę. Trochę inaczej. Bitwy asymetryczne powróciły. Początek dopiero 12 grudnia. Niestety nie będą one dostępne od razu, ale zaczynają się 12 grudnia, ale za to potrwają aż do 6 lutego. Czyli prawie 2 miesiące asymetryków mamy dostępne, więc no, będzie, będzie trochę czasu na nabijanie. Niestety zaczynają się dopiero 12. Wysłuchaliśmy Waszych próśb i je spełniliśmy z radością. Oznajmiamy, że bitwy asymetryczne powracają w aktualizacji 13.1. Dalej jest to tylko łakomy kąsek w postaci dwóch miesięcy, no ale zawsze dwa miesiące będzie można trochę na luzie na asymetrykach pograć. Bitwy klanowe, aktualizacja 13.11 wprowadza 28 sezon bitw klanowych, format 7 na 7, okręty 10 poziomu i super okręty. Oczywiście nagranie i tak dalej, znajdują się na blogu, no i będą też w gry. Kolejne potyczki, 3x3, 6x6, 5x5, 6x6, 4x4, no i oczywiście różna mieszanka, dziesiątki, ósemki, znowu dziesiątki, dziewiątki, znowu dziesiątki, także dywizjony złożone maksymalnie, czy będzie można od 2 grudnia do 9, pierwsza potyczka trwa, będzie można się tam coś, coś poobijać, zbrojownia, Czyli stalowo-wola, pięć nowych okrętów, niezliczone kamuflaże. E, tak, kamuflaże stalowe wracają, będą dostępne po sześć koła. Każdy na te, te unikatowe kamuflaże, jeżeli ktoś się nie załapał, no to będzie mógł, będzie mógł sobie uzupełnić e, swoje, mm, swoje kamo, bo te kamo wyglądają naprawdę całkiem kozacko. Ładnie się one prezentują. A poza tym są zestawy z okrętami 10 tieru Archer, Fish, Shinano, Prince oraz, e, oraz Hoffman. Każdy z nich będzie kosztował 36 tysięcy jednostek stali. E, będzie za, będzie za, w nim, w zestawie, będzie ok. Okręt, trzy e, punktowe umiejętności, Kapitan, miejsce w porcie, pamiątkowa flaga, misja bonusową i stały kamuflaż ze stali dla okrętu 10 tiro. Czyli okręty będą drożej, za to zostają kamu, ze stali, czyli tym takim stalowym. No i będzie też cikuma 9 tiro za 26 tysięcy jednostek stali. E, te okręty: ten Archer, Fish, Prince i Hoffman, mają już prawie gotowe recenzje. Shinano niestety nie miałem kiedy polatać, a zresztą no średnio się na tym znam. E, Archer, Fisha recenzja będzie pewnie naj pierwsze, jedna z pierwszych i później jeszcze zobaczymy, jak uda mi się znaleźć czas na tych dwóch gadków. Od razu Chikuma recenzji jest, można sobie zobaczyć, bardzo odradzam, no ale no wiadomo, co kto lubi, jak będzie, nie macie co robić ze stalą i to i tak by mnie wydostali na Chikume. Nie, to jest naprawdę okręt gniot. Resztę, resztę postaram się opowiedzieć w recenzjach. Jeżeli chodzi o te okręty, to są kolejne cztery okręty, których też zeszłem. Więc będą dostępne. Bardzo ważna informacja, to Archerfish oraz Shinano będą dostępne później normalnie w zbrojowni za stal na który, i na nich będzie można użyć kupon. Jak już się to wydarzenie skończy, tak, to wejdą do, do zbrojowni i będzie można oba te okręty zgarnąć z kuponem. więc yy, jak się Wam bardzo pali i macie dużo stali, no to, no to bierzcie. Jeżeli Wam się nie pali i wolicie trochę przeoszczędzić, no to poczekać, aż wejdą normalnie już do zbrojowni. One najpewniej będą, będą tańsze, bo to cena obejmuje też kamuflaż, misję, pamiątkową flagę i tak dalej. One są droższe. Podobnie było z Laurium, która była dostępna też coś koło tego 36 tysięcy jednostek stali. No i gdzieś tam cena się z, chyba zmniejszyła. No W każdym razie będzie można użyć kupu normalnie, więc to jest w sumie główna różnica. No i tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście Kamo wraca które będą dostępne za 6000 jednostek stali, każdy na okręty stalowe, kiedyś one były do zdobycia za żetony rankingowe oraz klanowe. Powrót morskiej społeczności w aktualizacji 13.1 zbrojownia triumfalnie, do zbrojowni triumfalnie powraca zakładkę morska społeczność i ta, która została zastąpiona zakładką King of the Sea i nie przegapcie tej przyrodnej szansy na zdobycie przedmiotów związanych z tym turniejem. Czyli jeżeli ktoś jeszcze, jeszcze nie zgarnął bajerów, śmerów z King of the Sea, to to jest dobry moment na wydanie tych tokenów i potem oczywiście morska społeczność wraca Dodatki zmiany zawartości: dodano flagę USS Archerfish, naszywkę USS Archerfish, no i stały kamuflaż arktyczne światło, tak? Arktyczne światło dla okrętu 19. W sumie całkiem ładnie ono wygląda, jakbym gdzieś już widział, ale, ale no tak. Mm, ogólnie na początku aktualizacji 13.11 wszystkie kontenery Royal Navy oraz kontenery Premium, Intery i Ryan Navy, które, które zalegają jeszcze na no są automatycznie otwarte, bo będą w nich wprowadzane zmiany, to już było o tym wspominane. No i okręty zostały dodane do testowania dla ochotników, czyli. Amerykański 60 poziomu to jest ten ścisły, który wyposażony jest w 203, no i też włoski krążownik 9 tieru. No i Cała reszta pozostałych zmian, czyli takie mniejsze, większe, kompletna lista jest dostępna oczywiście we wsparciu gracza. Jakieś tam napewne kolizje na mapie, coś tam w graficznych błędach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, aktualizacja świąteczna, czyli na bogato. Bitwy asymetryczne, patrole klonowe, detonacja, detonacja baba, operacja stocznia, kontenery, dwa razy przepustka, no i oczywiście. Cała masa innych, mniejszych bajerów, śmerów. Jest tutaj tego całkiem, całkiem sporo. No na bogato, świąteczna aktualizacja. No i myślę, że tam jeszcze się w międzyczasie co nieco, co nieco pojawi, bo tam w, jak dobrze oglądałem materiał, który pokazało WG jest zgodne, z, zgodne z, z aktualizacją, w sumie opowieści o aktualizacji, no to tam trochę klikania po porcie będzie, będzie to port interaktywny i będziemy mogli się tam z tym trochę, trochę pobawić. Odbierz swój darmowy okręt, szkoda tylko, że drzewkowy, no ale zawsze to coś. Ktoś, kto, ktoś, kto robił te misje na eks, eks, ekspedycyjne, no to będziemy sobie odebrać te Plus, tam troszkę. Tam chyba będą też jeszcze jakieś inne bajery z. Jeszcze trochę dodatkowych nagród. No, no właśnie, tylko ciekaw jestem, jakie te nagrody szczegółowe informacje oczywiście w oddzielnym artykule. Ja dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach ile macie okrętów do zrzucenia. No i będziecie brać coś ze stalowej woli, czy nie. Niestety na. Recenzję musicie jeszcze chwilkę poczekać, ale postaram się jak najszybciej to, że tak powiem, wpychać na kanał. Dzięki za uwagę i jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, chaos. Do następnego. Pa, pa.